Cześć, witam Was w nowym odcinku Studio Marcos Vlog. Ja jestem Marcos i przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, w jakim klatkarzu powinno się nagrywać materiały wideo. Z racji tego, że jesteśmy w Europie, przyjętym standardem jest standard PAL, czyli powinno się nagrywać w 25 klatkach na sekundę. Ale co tak naprawdę oznacza te 25 klatek na sekundę? Chodzi o to, że w jednej całej sekundzie mieści się 25 pojedynczych klatek, czyli takich slajdów, zdjęć, które tworzą przez tą sekundę taką sekundową animację. Ten filmik, który właśnie teraz widzicie ze mną, jest nagrywany w 25 klatkach na sekundę, tak więc macie już jakieś pewne odniesienie. Pamiętajcie, żeby nie przechodzić na NTSC w Europie, gdyż standardem jest PAL i czasami możecie nadziać się na efekt flicker, czyli tak zwany migotające światło, migotający obraz, a czego nikt by tak naprawdę z nas nie chciał. Ale to jest taka drobna informacja. Mamy również inne klatkarze, takie jak 30 klatek na sekundę, 60, 50, 100 i tak dalej, i tak dalej. 30 i 60 należą do standardu NTSC, czyli standardu, który znajduje się w Ameryce, w Azji i tak dalej. U nas w Europie, jak już mówiłem, jest PAL, 25 klatek na sekundę. Spotykam również osoby, które nagrywają w 50 klatkach na sekundę, ale tylko po to, żeby z tych 50, żeby te 50 spowolnić do 25 klatek na sekundę i zrobić slow motion, czyli tak zwane spowolnione tempo. I tylko w takich wypadkach ja na przykład też kręcę 50 klatek na sekundę, czy też 100 klatek na sekundę, tylko po to, żeby ten materiał później spowolnić i wykorzystać w tym materiale głównym 25-klatkowym. I tu przechodzimy oczywiście płynnie do mieszania klatkarzy. Nie powinno się mieszać klatkarzy z tego względu, że później tak naprawdę przy projekcie, czy też przy porenderingu na przykład będziemy mieć jedną wielką kaszanę, czyli te klatki będą się gubić, będzie się nam film zacinał, ząbkował. No będzie, jak już mówiłem, jedna wielka kaszana. Bateria padła, idę wymienić. I jestem z powrotem, musiałem wymienić baterię do lampy, bo nam kontra zdechła. W każdym razie nie powinno się mieszać tych klatkarzy, krótko mówiąc, bo będziemy mieć jedną wielką kaszanę i ten film będzie się nam ząbkował, ciął i klatkował, tak się mówi zresztą. Bardzo często słyszę od osób filmujących, zresztą też widziałem na własne oczy filmujących telefonami, że telefon sam dobierał ilości klatek, w jednym klipie było 19 klatek, w drugim 30, 29, 29,97 i w ogóle te klatkarze były z kosmosu tak naprawdę. Niejednokrotnie taki film musiałem zmontować dla klienta, na przykład z wakacji. No i w takich wypadkach rodzi się po prostu problem. Dlatego, zaczynając projekt, ustalmy, w jakim klatkarzu powinniśmy nagrywać. Zazwyczaj, jak już mówiłem, jest to 25 klatek. Tam, gdzie chcemy zrobić slow motion, to 50 bądź 100 i problem tak naprawdę będziemy mieć z głowy. Pamiętajmy również przy zmianie klatkarzu, na przykład z 25 na 50, o tym, aby zmienić czas naświetlania obrazu, czyli tak zwaną migawkę. Przy powiedzmy 25 klatkach na sekundę powinniśmy używać 1/50, a na przykład przy 50 klatkach na sekundę powinniśmy używać 1/100 i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak jakby mnożymy 25 klatek na sekundę razy 2, wychodzi nam 50, czyli 1/50, no i resztę możemy sobie również wyliczyć razy 2. Jeśli kręcimy filmy do kina, standardem jest, a raczej są, 24 klatki na sekundę. No ale oczywiście te osoby, które kręcą już do kina, świetnie o tym wiedzą. Dlatego to jest taka informacja już po prostu dla Was poboczna. Jak już mówiłem, trzymajmy się jednego klatkarzu, a będzie cała robota bardzo prosta. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, a ja postaram się odpowiedzieć, rozwikłać gdzieś tam jakieś zagwozdki i tak dalej. Na dzień dzisiejszy dziękuję za poświęcony czas, zlajkujcie ten filmik, jeśli Wam się podobał bądź przydał. I cóż, śledźcie nasze social media. A, i subskrybujcie kanał, bo chyba tak nie powiedziałem. Tak więc, subskrybujcie. Do zobaczenia już niebawem. Cześć!